Pirat Wojtek wita Was na kolejnym Sztorm Bajaniu. Dzisiaj opowiem Wam o rejsie żaglowcem Wiktoria z Wysp Karaibskich na Wyspy Azorskie. Wyruszyliśmy z Wyspy San Martin na początku czerwca. To był właściwie już ostatni dzwonek, bo w ciągu lata na Oceanie Atlantyckim jest pora huraganów. Takie huragany są bardzo niebezpieczne dla wszystkich statków, a na pewno żeglarzy. Na Wiktorii mieliśmy żagle rejowe, które świetnie nadają się do pływania z wiatrem. Postawiliśmy dwa żagle rejowe. W naszej załodze byli ludzie z trzech krajów. Było trzech Czechów, dwóch Polaków i płynął z nami także Australijczyk, którego kolega uczestniczył w budowie żaglowca Wiktoria. Mieliśmy to szczęście, że lato w 2010 roku było bardzo piękne, nie było sztormów, płynęliśmy powoli, wręcz dla takiego żaglowca, który waży 55 ton, brakowało wiatru. Życie na żaglowcu oczywiście toczyło się tak jak w domu. Tutaj Arek, nasz polski załogant, właśnie pierze swoje ciuchy. Zamiast pralki automatycznej stosuje deptanie prania nogami. Pewnie nie wiedzieliście, że tak również można prać, a jednak można. Wyżął swoje ciuchy. Oczywiście do takiego prania używa słodkiej wody, której mieliśmy dość niewiele. Widzicie na pokładzie dwa takie białe pojemniki, to są tratwy ratunkowe. Na wypadek, gdyby żaglowiec chciał zatonąć, wtedy możemy płynąć w tratwach. Popatrzcie, postawiliśmy wszystkie żagle trójkątne, no i teraz Arek odwiązuje żagle rejowe, które były zwinięte i trzeba je rozwinąć. Specjalnie po to wlazł na reję. Słuchajcie, żeby wleźć na taką reję, to trzeba być naprawdę sprawnym. Trzeba co dzień ćwiczyć. Popatrzcie, już odwija żagiel rejowy. Z przodu są już postawione żagle trójkątne. Zwróćcie uwagę, napięcie wand trzymających maszt, żeby się nie przewrócił, reguluje się tutaj takimi specjalnymi blokami drewnianymi. I żeby wejść na maszt, wchodzi się po wantach. Na wantach są takie stopnie zrobione z drewna, przywiązane węzłem wyblinka do wand. No i Arek właśnie teraz poprawił reję i schodzi na dół. Ponieważ na tych dwóch żaglach rejowych płynęliśmy dość wolno, a mieliśmy taką niebieską płachtę, no to z niebieskiej płachty rozwinęliśmy też dodatkowy trzeci rejowy żagiel. Dzięki temu płynęliśmy szybciej. Ale powiem Wam, niestety wiatr ustał. Patrzcie, morze prawie jak lustro. Nasz czeski kolega, żeby sobie umilić czas, skakał do wody. No troszkę się bałem, no bo wiecie przecież, w Atlantyku czasem pływają rekiny. Ale on się jakoś nie bał. No w sumie z tymi rekinami to chyba przesada, bo tak dużo rekinów nie ma, które atakują ludzi. Bardzo rzadko to się zdarza. To jest tylko w telewizji. Wiele razy pływałem w Atlantyku i nigdy mnie jeszcze rekin nie zaatakował. Za to przypłynęły do nas delfiny. One towarzyszyły nam praktycznie codziennie. Pływały przed dziobem. Delfiny bardzo lubią towarzyszyć statkom. No i któregoś dnia przy burcie pojawiła się taka dziwna ryba. Te błyski to są odblaski słońca, które właśnie intensywnie świeciło, ale słuchajcie, któregoś dnia rano zobaczyłem, że kołowrotek na rufie żaglowca jest bardzo napięty, a tam na naszą przynętę złowił się rekin. Zobaczyłem, że jest to wielki rekin, koło 1,5 metra długości. Zobaczyłem, że rozpoznałem go, to był rekin Mako. No, ściągnęliśmy go do burty. Oczywiście bardzo chętnie byśmy zjedli takiego rekina, ale nie mogliśmy dać rady podnieść go na burtę. Mieliśmy takie specjalne urządzenie, chwycił go
Petr, bardzo silny Czech, za skrzela. Brendan, Australijczyk, ciągnął za haczyk, no ale baliśmy się oczywiście, że jak ten rekin zawiśnie na haczyku, to nam się urwie. No i ciągnęli go na burtę, Petr ciągnie do góry, ciągnie, ciągnie, ciągnie. Oj, nie dał rady, poszedł do dołu ten rekin trochę, no ale... O, ciągnie go, już zaraz się uda. Nie, jednak poszedł do dołu. Trzeba jeszcze raz spróbować. Widzicie, tutaj Brendan trzyma żyłkę. Troszkę się bali, bo ten rekin był jeszcze żywy, trochę groźny. Popatrzcie, jaką ma paszczę straszną. No, ale wciągnęli go na pokład. Udało się go wciągnąć na pokład. Oczywiście ryba bez wody dość szybko zdycha, więc ten rekin zdechł. No, jak już zdechł, to... Zaczęliśmy go dokładnie oglądać. Słuchajcie, taki rekin mako, to on ważył chyba z 50 kilo. Miał około 40 kg mięsa. Zobaczcie, jakie straszne, ostre zęby miał ten rekin. Ale ciekawa sprawa. Pewnie nie wiecie, ale skóra rekina jest tak skonstruowana, że jak rekin płynie do przodu, to jest bardzo gładka. Jak poruszamy po niej się w kierunku ogona, to jest gładka, a jak w kierunku paszczy, to jest bardzo chropowata. Ale ma wielkie zęby ten rekin, no. Arek przygotował nasze zbiorowe zdjęcie. Słuchajcie, było nas 6 na Wiktorii. Z tego rekina mieliśmy prawie 40 kg mięsa. Petr, który był najlepszym kucharzem z nas, przygotował to mięso tak, żebyśmy mogli jeść je na obiady przez kolejnych 6 dni. Pierwszego dnia zachwycaliśmy się tym rekinem. Był przepyszny, świeże. Rekinie mięso jest naprawdę świetne. Drugiego dnia też było nieźle, ale potem to już było coraz mniej smaczne. A 6 dnia to nikt już nie chciał go jeść. W międzyczasie przypłynęły kolejne delfiny. Te delfiny przypływały praktycznie co dzień. Tak się składało, że wiatr wiał nam od rufy, więc postawialiśmy wszystkie możliwe żagle ryjowe. Czasami towarzyszyły nam ptaki z rodziny burzykowatych, to jest burzyk chyba popielaty. Takie ptaki tygodniami że latają nad oceanem, no i żywią się tym, co uda im się w oceanie złowić. Czasem łapią takie małe rybki, jak tutaj widać, czasem głowonogi. Taki burzyk to czasem lata nawet 3 tygodnie bez kontaktu z lądem. No jak widzicie, niestety Neptun nie był dla nas łaskawy. Było mało wiatru, ale dzięki temu rejs przebiegał spokojnie. Często przypływały delfiny, ale zbliżaliśmy się powoli do Wysp Azorskich, już trzeba było przygotować naszą kotwicę. Tak jak wam wspominałem, do obsługi takiego żeglowca potrzeba co najmniej 3 osoby. A to właśnie z powodu tej kotwicy, bo ta kotwica waży chyba 260 kg. Jedna osoba by jej nie podniosła. Łańcuch kotwiczny waży pewnie z 600 kg, ale łańcuch wypuszcza się po trochu. A taką kotwicę na oceanie trzymamy przy zejściówce, żeby w razie sztormu nie ruszyła i nie zrobiła jakiejś krzywdy na pokładzie. Natomiast jak zbliżaliśmy się do Azorów, to przenieśliśmy ją na dziób, no bo jak dopłynęliśmy na Azory, to oczywiście rzuciliśmy kotwicę i stanęliśmy na kotwicy. Tutaj już podpływamy do Azorów, następnego dnia osiągniemy już Wyspy Azorskie. Popatrzcie, 3 flagi, bo jak mówiłem, 3 narodowości płynęły na jachcie. Wpłynęliśmy na portugalskie wody, więc podnieśliśmy także flagę portugalską, żeby Portugalczycy wiedzieli, że przepływamy, bo Wyspy Azorskie należą do kraju, który się nazywa Portugalia. To jest właśnie flaga Portugalii. Zachodzi słoneczko, następnego dnia już byliśmy na Wyspach Azorskich. Przygotowaliśmy nasz wspaniały bączek.
Oczywiście trzeba było już poskładać żagle. Brendan z Arkiem składają nasz główny żagiel. Słuchajcie, taki żagiel na żaglowcu to waży ze 100 kilo. To jest naprawdę co składać. No i przypłynęliśmy do miejscowości Ponta Delgada na Azorach. Po 45 dniach spędzonych na Oceanie Atlantyckim. Mieliśmy taki fajny borczek, 3-4 osobowy. Koledzy popłynęli na ląd, właśnie wracają. No i przywieźli oczywiście jakieś zaopatrzenie z lądu, kupili świeże owoce, wracają na jacht i zwiedziliśmy wyspę Ponta Delgada, ale o tym chciałbym Wam opowiedzieć już w następnym odcinku.